Świadomi swojej wartości członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego postanowili w 2021 roku powołać konkurs Giganci Transportu. Jego celem jest promocja usług transportowych, dźwigowych, organizacji przewozu i pilotażu wykonywanych przez członków stowarzyszenia. Uroczysta gala rozdania nagród miała miejsce w trakcie 11. walnego zgromadzenia OSPTN. Inaugurujemy konkurs na największy, najbardziej fascynujący transport wykonywany przez członków naszego stowarzyszenia. Dodatkowo będziemy także wręczać nagrodę na największą usługę dźwigową w naszym kraju oraz bezpieczeństwo, czyli nagrody dla pilotów i tych, którzy organizują trasy przejazdu pojazdów ponadgabarytowych. Pierwsza edycja konkursu Giganci Transportu spotkała się z żywym zainteresowaniem wśród firm. Jury oceniało usługi w 6 kategoriach, a zwycięzcami zostały następujące firmy. Transport do 80 ton masy całkowitej – Miś Transport. Transport 80-120 ton – Oiltrans. Transport powyżej 120 ton – ALE Heavylift Poland. Pilotaż i obsługa transportu – PHU Tomax. Usługa dźwigowa do 250 ton UTD Stanisław Tomczyk, usługa dźwigowa powyżej 250 ton ALE Heavylift Poland. Co mówią o nagrodzonych projektach nagrodzeni? Okazuje się, że to zwyczajna praca, ale z dużą troską o bezpieczeństwo. Wykonywaliśmy usługę, tak? Pilnowaliśmy odległości, pilnowaliśmy ciężaru, tak? Żeby jeden operator drugiego nie pociągnął, żeby się nic nie stało, żeby wszystko wykonało się bezpiecznie. Pilot jest po to, żeby zorganizować tak ten transport, żeby był bezpieczny i dla ładunku, który przewozimy, a także dla innych uczestników ruchu. Braliśmy to zlecenie po długich namowach klienta, ponieważ z tego, co wiemy z doświadczenia, nie są to proste tematy. Robiliśmy wiele ciężkich transportów, specjalistycznych transportów w Polsce, ale ten był wyjątkowy i był to precedens na skalę kraju i na skalę Europy. Wśród nagrodzonych była także przedstawicielka płci pięknej. To jest męska branża, aczkolwiek zauważyłam, że ostatnimi czasy kobiet w tej branży przybywa i to na takich, że tak powiem, dyrektorskich i wyższych stanowiskach i bardzo dobrze sobie radzą. Gratulujemy, drogie panie. O opinię na temat kandydatów i zwycięzców zapytaliśmy też jednego z jurorów. Zwycięzcy, można powiedzieć, że zasłużyli w pełni na tą nagrodę. Oceniając te dokonania, można było odnieść wrażenie, że niczym nie ustępujemy temu rynkowi, który jest w Europie. Brawo! A my tylko skromnie dodamy, że inicjatorem i jednym z jurorów konkursu był nasz redakcyjny kolega Grzegorz Teperek. Konkurs Giganci Transportu jeszcze bardziej zbliżył do siebie członków stowarzyszenia. Uważam, że tworzymy fajną ekipę, zgraną transportowców tutaj w Polsce, którzy mogą naprawdę dużo. Miło to słyszeć, zwłaszcza w tych niełatwych czasach. Tak trzymać, a my czekamy na kolejną edycję konkursu.